Dzień dobry, Słoneczko, z tej strony Samic Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irse i moim w czwartkowej rozgrywce, czyli w czwartej części przygód Klaudii Rumak i herbatnika Rumaka. Słuchajcie, w kasztankowej grani właśnie leje deszcz i jest burza z piorunami, co nie przeszkadza herbatnikowi spać na otwartej przestrzeni z twarzą pyskiem w trawie preriowej. Bo tak. Tymczasem Klaudia sobie gotuje. Co ty gotujesz, dziewczyno? Co ty gotujesz? Coś gotujesz. Przyrzeń tęczowe brownie. Dobrze. Na pewno bardzo zdrowe, biorąc pod uwagę, że w poprzednim odcinku miała problemy z jedzeniem, bo żywiliśmy ją przez ponad tydzień jedzeniem z lodówki turystycznej. Ale czemu nie? Jak chce, to niech ma. Słuchajcie. Więc tak, nabyliśmy drogą kupna stolik do sprzedaży, bo jedna z osóbek podpowiedziała, właściwie przypomniała mi o istnieniu stolika do sprzedaży. I myślę, że część naszego nektaru właśnie w ten sposób będzie się z nami żegnała, bo to daje więcej kasy, a domek ciotki nadal czeka na to, żeby go wstawić na tą parcelę. Tak, z dzisiejszych planów, zakładając, że pogoda na to pozwoli, bo w ogóle w prywatnej rozgrywce zauważyłem, że w tym otoczeniu, w tym świecie wszystko dzieje się na 100%. To znaczy burza jest na 100%. To chyba nie Kansas. A śnieżyca jest na 100%. Upały są na 100%. Tutaj nie ma pogody na trochę. Tutaj jest pogoda na maksa. No dobrze, pani się... Ło, mamo. Ale hukło. Momencik, słuchajcie, ja muszę sobie przyciszyć słuchawki, bo niestety, ale za głośna jest burza w słuchawkach. Dokładnie tak. Dobrze. Co myśmy mieli? Aha, pani się kąpie i pani ma nastrój flirciarski. A pani ma nastrój flirciarski, dlatego iż żebo albowiem odkryła w sobie w międzyczasie cechę osobowości romantyczka, czyli ma tych cech już 5. 3 za cechy, które jej daliśmy na samym początku i koniarę za aspirację mistrzyni jeździectwa. No dobrze, ale wracając do mistrzyni niejeździectwa, zakładając, że pogoda nam pozwoli, mam nadzieję, że pozwoli, aż muszę zobaczyć prognozę pogody. Kalendarz. Burza z piorunami przez cały dzień. No to teraz jedyne, co nam pozostaje, to troszeczkę, nazwijmy to, oszukać, czyli wybrać się w inne miejsce. Bo może tam będzie ładniejsza pogoda, więc razem z herbatnikiem wybierzemy się do miasteczka. No więc słuchajcie, we wszystkich lokacjach w świecie z rancha pada poziomo. Dlatego wybraliśmy się do parku na wyspie Wolpe w miejscowości Hanford on Bagley, czyli w świecie z wiejskiej sielanki. I nasza Klaudia odkryła w sobie nową cechę osobowości, 6, że będzie teraz od dzisiaj wesoła. Dobrze, to teraz tak. Moi drodzy, dosiądź naszego sympatycznego konika Rumaka, herbatnika Rumaka i sobie trochę pojeździmy. Może zaprzyjaźnimy się z jakimś leśnym zwierzątkiem. Wybierz się na spokojną przejażdżkę. I będziemy sobie spokojnie się przejeżdżać. Biorąc pod uwagę, że pani ma umiejętność jazdy konnej już naszą. Oh my. Znowu mi się trafił ten bug. Oni wbrew pozorom jadą. Chyba, że herbatnik się uparł, że nie będzie jechał, bo to herbatnik. Bo herbatnik ma takie wejścia, że nie. Nie, że po prostu nie. No i właśnie nastąpiło wejście herbatnika pod tytułem nie chcę. Jej. Podejdź tutaj.
Dosiądź konia. Nie, bo będziesz szła dłuższą trasą. Wracaj tu. Herbatnik, dlaczego ty nie chcesz współpracować? Ja wiem, że jesteś nie z tego świata. Brewki, brewki. Ale współpracuj. Idź tutaj. Na koniu. A teraz idź tutaj. No. Uparta bestia. Złośliwe bydle. No. Grzeczny herbatnik. No i widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Wybierz się na spokojną przejażdżkę. Jedziecie. I już? Już tyle ci zapału wystarczyło? Jesteś najedzony, jesteś wypoczęty, jesteś zabawowy, jesteś zadowolony z życia. Nie wiem, mam cię przytulić, wyszczotkować ci sierść, opowiedzieć ci dowcip. Wyślij do domu. Przerób na artykuły papiernicze. Złośliwa końska małpa. Tak, świetnie. No to se pojeździliśmy po Hanford on Darby. Naprawdę. Mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Po prostu mistrzostwo świata. No tak, herbatnik. Tak, do ciebie mówię. Cały czas do ciebie mówię. Nie podoba mi się to, co ty robisz, chłopcze. Spróbujemy jeszcze raz na ciebie wsiąść. I może już się pogoda trochę zmieni. Aha, to jest pogoda dla danej lokacji. Świetnie. No to jaki szczęśliwy konik. No szczęśliwy konik. Jedziemy. Nie, nie drzyj się. No, przebrałeś się, grzeczny herbatnik. No i te, dobrze, może intensywna przejażdżka. Może to ci lepiej pójdzie. Serio? No, żeś załapał jak diesel zimą? Autentyk? No, co ci przeszkadza? Chyba... No chyba, że nie mówcie, że jedynym światem, w którym można jeździć na koniu, to jest... kasztankowa grań. Bo chyba bym ze śmiechu pękł. Autentyk. No chyba sobie żartujecie. Dobra, spróbujmy tu wsiąść na niego, dosiąść go. Jeżeli się okaże, że nie można nigdzie po parku... Przecież tu ludzie nawet chodzą. Dlaczego? Przykusuj tutaj. Kusujesz. Kus, kus. Hop, hop. Hop, hop, herbatnik. No i potrafisz. Jak każe ci się w konkretne miejsce pójść, to idziesz. A tak to przejażdżki nie ma. Okej. Okay. Tak między nami to jest pierwszy raz, kiedy ja na koniu jestem w innym świecie niż kasztankowa grań, ale to nadal jest dziwne. Dobrze. Państwo sobie tupta. Pani się zaraz zesika. Ale to jeśli chodzi o simy mojej ciotki, to tak to raczej normalne. Że nasze simy próbują się zlać w każdym możliwej chwili, w każdym możliwym momencie życia. Być może dlatego, że jesteśmy bardzo złymi kierującymi simy. Chciałem powiedzieć właścicielami, ale no to nie. Zrób sobie fotkę z ręki z Zofią. Możemy się zaprzyjaźnić z Zofią? O! Oj, coś ten herbatnik. Aha, ty chcesz się tulać. Intensywna przejażdżka? Cokolwiek zrobisz? Dlaczego mu się wyświetla, że nie może przy... Aj! Garbo, garbo. No cóż. Simy to najbardziej zbalansowana gra na świecie. To wiemy wszyscy. Dobra, zrób sobie... Nie rób sobie fotki z ręki z Zofią, tylko przeszukaj Zofię. Jak już tu jesteśmy, przeszukaj Zofię. No, herbatnik podlał Zofię.
No, coś znajdziesz? Szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj. Klaudia coś znalazła. Może powinna w zamian ukryć pod zofią przednią, który odkryje ktoś inny. Trzeba dbać o tradycję. Mamo, coś znalazła. Trelicja królewska. Pora roku, lato i wiosna. Dobrze, schowamy banana. Ukryj obiekt. Banan. Na pewno mieszkańcy Hertford on Bagley bardzo się zdziwią, jeżeli w tradycyjnym poszukiwaniu rzeczy. Herbatnik, czy ty poszedłeś spać? Wiecie co? Chyba wrócimy do domu. No i mamy już następny dzionek, bo niestety deszcz padał do późnych godzin nocnych. I właśnie z herbatnikiem ćwiczymy sobie omijanie beczek, ponieważ chciałbym w dzisiejszym odcinku skorzystać, zrobić chociaż wziąć udział. O, zabrakło mi słowa. Wziąć udział chociaż w jednym konkursie w mieście. No, do tego trzeba mieć. No, dobrze by było mieć co najmniej dobrą kondycję i dobrego jeźdźca. No, Klaudia jest znacznie lepszym jeźdźcem niż Herbatnik jest koniem, tak w sumie patrząc po umiejętnościach. I tfu, 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 jeszcze nie trafił mi się bug z koniem, który umie majsterkowanie. W tej grze. Bo w innych grach było to nagminne, że moje konie uczyły się majsterkować. Znaczy, konie to są bardzo inteligentne i myślne zwierzęta. Natomiast chyba nie na tyle, żeby rzeźbić w drewnie albo robić inne tego typu rzeczy. Prawdopodobnie dlatego, że nie mają przeciwstawnego kciuka, ale mogę się mylić. Tak, więc Herbatnik z Klaudią teraz sobie ćwiczą. No i w sumie to jak zrobimy ten poziom zwinności. Otwórz profil. Ile my mamy wytrzymałości? Mamy na dwójkę. Skoki na jedynkę to on jeszcze nie, ale mamy 51 w zwinności. Czyli jeżeli by się udało podtrenować do trójki, to jest szansa, że zdobędziemy jakąś nagrodę w konkursie na omijanie beczek. Nie wiem, czy herbatnik będzie bardzo szczęśliwy, jak tak będzie w kółko się kręcił. No, ale ćwiczenie to ćwiczenie. Herbatnik upartamento. Bo pewny siebie. Towarzystwo kiepsko. Dlaczego nie chcesz jechać dalej? Co się dzieje? Klaudia musi siedzieć na koniu. Czemu żeś zlazła z konia? Ty nie jesteś głodna. Nie jesteś głodna. Wydaje ci się, że jesteś głodna. Pudra po szyi. Poproś o uwagi dotyczące szkolenia konia. Cześć koniu! Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób mogę cię lepiej trenować. Serio, to jest dziwne na parunastu poziomach. Może są jeszcze jakieś uwagi, którymi herbatnik mógłby się z nami podzielić? Nie wiem, na przykład fryzura. Herbatnik udzielił Simcoe imieniu Klaudia bardzo cennych wskazówek, głównie z korzyścią dla siebie, rzecz jasna, ale jak można winić tak uroczego konia? No właśnie. Zachęć do treningu. Jakie nie? Czuję pasję Simki o imieniu Klaudia, więc da z siebie wszystko podczas treningu. Super. Skieruj konia do biegu z omijaniem becz. Wymaga zwinności na poziomie 5. Nie mogę cię skierować, czyli muszę na tobie siedzieć. O, mamo. Nadal wiecie, co zachwycają mnie te wiszące w powietrzu strzemiona. Ćwiczą mnie, a nie dlaczego. Niewiele ci, herbatniczku, zostało. Obojgu nam niewiele zostało. Proszę, trzeci poziom zwinności. Trzeba było marudzić. Wykona interakcję, zapytaj o stronę zwinności. Okej, okay. Będzie sobie nieco lepiej radził. Dobrze. To teraz tak. Jarmark Fit. Nie. Jarmark Finchwick mnie na razie nie interesuje. No. Stop. I wybierzemy się na intensywną przejażdżkę. Jedziesz. O, proszę, pani już jest mniej przerażona niż była wcześniej.
siódmy poziom umiejętności jazdy Klaudia nie będzie zrzucana. Pytanie, czy herbatnik zrobi trzeci? Zrobi. Simowie mogą teraz wykonać z koniem interakcję, rozmawiać o jeździe. No i dobrze, to intensywna przyjażdżka. Akurat będzie wieczorek, zjemy kolację i w niedzielkę świata simowego pójdziemy na konkurs. Boże. Pójdziemy na konkurs. Na razie oczywiście dla amatorów, no bo oboje jesteśmy amatorami. Ale potem już będziemy próbować czegoś więcej. Słuchajcie, ze względu na to, że nie zwróciłem uwagi, że przywiesił mi się program do nagrywania, bo tak czasami też się zdarza, no nie mam kawałka, gdzie herbatnik zdobył srebrne miejsce w biegu wokół beczek, ale w zamian za to mamy łowcę, umieść w świecie, i mamy kózkę, umieść w świecie. I teraz słuchajcie, ponieważ mamy czarną kozę i białą owieczkę, to proponuję, żebyście w komentarzach powiedzieli, dali propozycję, jak je nazwiemy. Mamy białą owieczkę, porozmawiamy z nią o użyciu waty cukrowej. Rozmawiają o dzisiejszej młodzieży. I później ci... Aha, ty poszłaś spać, kózko. Dobrze, kózka poszła spać. Owieczka dała się wyczyścić. Dobrze, i mamy jeszcze 600 simoleonów. W związku z tym dwóm paniom, panu i pani, zrobimy zagródkę. Dobra, to nasze dwa maluchy mają już swoją zagródkę. Ja wiem, że to są takie kiepskie warunki, bo taka zagródka to jest, ona jest bodajże 3x3, więc taka licha. Jeszcze dorzućmy im coś do jedzonka. I jak już nas będzie stać, to będziemy im robić, zbudujemy im daszek, bo obawiam się, że zimą to może im być tak trochę na głowę padać. Dobrze. Karma podana. Podała pani karmę? Podała pani karmę. Dobrze. Dobrze. I teraz tak. Co by tu? Tu byśmy wyrwali chwasty. Jest północ i to jest najlepszy sposób, najlepszy moment na odchwaszczanie terenu. Ale czasami tak jest na farmie, że praca przedłuża się do późnych godzin nocnych. Znaczy nie, żebym kiedykolwiek pracował na farmie, ale tak mi się wydaje, że tak właśnie może, być. Okej, odchwaszczone. Mam coś do zebrania tutaj? Gzyby. Nie mogę. Ale mogę ewoluować jabłonkę. Ewoluuj. Coś jeszcze? Tylko jabłonka? Tylko jabłonka. No dobrze. Dobrze. Bo ty pani idzie spać. Nie obchodzi mnie, że masz jakieś inne potrzeby. Wszystkie masz zapełnione. Tak, czyścił się i w ogóle. I słuchajcie, musimy się powoli zacząć zastanawiać nad jedną rzeczą. Bo pani Klaudia ma dni simowych za sobą już troszkę. I tak właściwie jest w połowie swojej grupy wiekowej młoda dorosła. Więc już powoli trzeba się zacząć zastanawiać nad jakimś panem Klaudiuszem dla pani Klaudii. Tak samo trzeba by było się zacząć zastanawiać dla jakiejś pani, nad jakąś panią herbatnikową dla herbatnika. Tak, bo, że tak powiem, czas płynie, niedługo będzie święto zbiorów O. Czyż ty się przestraszył małej owieczki? Czyś ty się przestraszył małego stworzonego? Nieważne. Nieważne, kuni. Kuni, nieważne. Ty wyjedzenie macie. Dobrej jakości. Cudownie. Co ja miałem zrobić? Aha, miałem mu sprzątnąć środowisko. Miałem zebrać jabłka. Bo potrzebujemy jabłek na nektary. Miałem sprzedać grzyby. Sprzedaj grzyby. A to co to jest? Cebula wreszcie wyrosła! Jej! Sprzedaj cebulę. Dobrze.
O, brudna pani, no świetnie. Czy ty w koszuli nocnej? Tak, w koszuli nocnej Klaudia sprząta końską zagrodę. No bo przecież. Czy wam nic nie doskwiera, dzieciaczki? Dzieciaczki, Boże. Kusko i owieczko. Mamo. Jakie wy jesteście słodziaste. Nie przejmuj się herbatnikiem. Herbatnik sobie poradzi, jest duży. Bolące plecy. Nieprzyjemne otoczenie. Gdzie ty jesteś, że masz nieprzyjemne otoczenie? Jesteś na dworze. Lubisz być na dworze. Dobra, jabłka zebrane. Tu sprzedane. Dobra, jak skończysz się zajmować maluchami, mówię tak, jakby to były małe dzieci. Jak skończysz się zajmować maluchami, zbierz po drodze to. Nie sprzątnij, tylko schowaj do podania. To. O, matko, jaka wesolutka! A oczywiście zazdrosny kuń. No proszę, wszystko jest szczęśliwe. Najedzona, zaspokojona. Złe słowo. Ale tak. Czarna koza miniaturka. Wiesz, dobrze. Co cię smuci? Milczenie owiec. Mówienie do miniaturowej. Aha, nie udało nam się rozweselić miniaturowej owcy miniaturki. Cudownie. Dobrze, ty sobie ugotuj coś do jedzenia. Jak skończysz jeść, to pójdziemy po raz kolejny spróbować swoich sił w konkursie. No dobrze, jesteśmy z powrotem w miasteczku. I teraz tak, najpierw musimy zdobyć troszkę pieniążka. Działania nieprzyjazne. Sprzedaj nektar. Taladagea. Ładna jesteś. Bardzo mi się podoba ten koń. Bardzo ładny koń. Bardzo. No dobrze. Czy ty sprzedajesz ten nektar? Czy nie sprzedajesz? Nie, nie sprzedajesz nektaru. Bardzo mi miło, że nie sprzedajesz nektaru, który miałeś sprzedać. Ale na szczęście pan Crinkletop przebywa zwykle w pobliżu sklepu. Bo tacy panowie zwykle przebywają w pobliżu sklepu. I możemy spróbować sprzedać nektar. Znamy się już z panem Crinkletopem, więc możemy pominąć ten etap zapoznawania się. Tylko po prostu przejść do sedna. Na przykład przejść przez budynek. Dobrze. Sprzedaję nektar jabłkowy normalnej jakości, umiarkowanie leżakowany. I mamy 1200 dodatkowe, czyli mamy 1500. Świetnie. I teraz bierzemy udział w konkursie. Początkujące już mamy, średnio znam wysokie. Albo początkujące, raj długo zostanę. Nie masz skoków, nie bierzemy. Skoki przez przeszkody też nie bierzemy. Początkujący, zawody westernowe. Temperament, można spróbować. Dobra, próbujemy. Spróbujemy naszych sił w zawodach westernowych. Jako przestań gadać z tym gościem. Dobrze. I wskakujemy w naszą króliczą norę, czyli, bo przecież dlaczego nie można by było zrobić tutaj trybun, zwłaszcza, że urządzenia do treningu tu są, więc można by było je wykorzystać jako urządzenia do konkursów, prawda, ale umówmy się tak, gdyby simy mogły siedzieć na trybunach i mogły się zachowywać jak ludzie na trybunach, to pewnie dodatek z weselami działałby bez zarzutu. A mamy co mamy. Tak. Dobrze. Tu się dzieją zawody. W ogóle dostaliśmy klasyfikację? Tak, zakwalifikowaliśmy się do zawodów. Fajnie by było zobaczyć, że nie wiem, na przykład nasz koń sobie świetnie radzi, albo sobie nie radzi. To znaczy lepiej by było, gdyby sobie radził, ale no, wszystkie. Wow! Jej! Wygraliśmy złoty medal w zawodach westernowych. Cudownie. I wygraliśmy
300 simoleonów. No dobrze, jak na razie widzę, że z tych rancherskich rzeczy to jak na razie robienie nektaru i to nektaru jabłkowego daje najwięcej kasy. Autentycznie, to daje najwięcej forsy. Co jest trochę smutne, bo inaczej jest jeszcze druga opcja, to znaczy wytrenować konika typu herbatnik i po prostu dodawać umiejki i w którymś momencie sprzedać go za miliony monet. Ale z drugiej strony, czy bylibyśmy w stanie sprzedać przyjaciela? Zwłaszcza, że to jest nasz jedyny przyjaciel na świecie. Ze wszystkich... O, Don zmarł. Tak mi przykro. Nie znałem go za dobrze. No, więc tak czy inaczej... naszym jedynym przyjacielem na świecie jest herbatnik. To w sumie to też jest smutne. Dobra, tu czy załatwiliśmy wszystko, co mieliśmy załatwić? Tak, załatwiliśmy. Dobra, czyli teraz tak. Musimy zapłacić rachunki. Na szczęście nie są duże, bo chyba któryś lokalny plan działania wypełniamy w miarę okej, więc jest okej. Nagroda, tutaj jest złota nagroda, tu jesteś. Powiesimy sobie koło kominka na pamiątkę. Na pamiątkę i jak tam sobie radzą maluchy? Jak sobie radzicie maluchy? Bardzo wysoki, czysta. I ty wysoki, dobrze. Ciebie ostrzygę, ciebie wyduję. Masakra, ten dźwięk jest przerażający. No i kuska do wydojenia. No. Mój Boże. Ale jak to kurczaki uśmiesznie wygląda z tym kubeczkiem takim. Właściwie to ona chyba ją wydaje do szklanki. Wygląda jak do szklanki. No, albo słoiczka. Naprawdę, to jest tak malusia kuska. No i wesoła. A ty czemu jesteś smutną owieczką? Opieka. Macie sianko. A my się musimy chyba zająć z herbatnikiem, bo widzę, że herbatnik ma taki troszkę kiepski nastrój. Co się stało? Co się stało herbatniku? Aha. No tak, to można być nieswoim. Nudzisz się. Chłopie. Koniu. Stary koniu. Masz zabawkę tutaj. Tu jest twoja zabawka. Co to jest? Jakiś pyłek. No nie można. Poproś konia do zabawy. Herbatniku, proszę, jesteś znudzony, to proszę iść się bawić. No wiem, że jest bajzel, no wyrzuć to. Czy herbatnik może się bawić? No piłka. Herbatnik, piłka, piłka, herbatnik. Herbatnik, ja cię proszę. Dobrze, dzisiejszy odcinek sponsoruje herbatnik, którego chyba któryś pradziadek był osłem. Dokładnie tak. No cóż, o, a tu jest jeszcze gorzej niż w oborce. No dobrze, pani podlewa. Jak skończy pani podlewać, to pani delikatnie wyczyści. Później odkurzy pobieżnie. A my z panią i z jej trzy sztukową w tej chwili wesołą gromadką widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco ze wszystkim, co pojawi się na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.